Hej, cześć, witajcie moi drodzy w już pierwszym odcinku oficjalnie z FIFA 16. A teraz tak, jest kwestia taka, bo nazbierałem z 5000 końców. Tak, dzisiaj jest trudno o jakiegokolwiek końca wywalczyć. Się zastanawiam, czy przepić to na paczkę, żeby otworzyć za 5 kafli złotą, czy po prostu zbudować taki pierwszy skład z, nie wiem, ligi francuskiej. Nie wiem, bo tutaj się zastanawiam, naprawdę grubo się zastanawiam, bo mam te 5 kafli. Jeżeli bym teraz je przeznaczył na skład, to bardzo może mi to, nie wiem, albo poprawić sytuację, albo na odwrót, nie wiem, jak tam chcecie. Ale myślę, że możemy zbudować skład albo otworzyć paczkę. Więc ja tam zaryzykuję, jestem hardkorowcem. Oczywiście skład nadal mam ten brązowy, ale zobaczymy, co dostaniemy w naszej paczce za 5 kafli. Co nam pokaże złota paczka. Otworzymy ją. Ryzykujemy, ja naprawdę ryzykuję w cholerę. Niech się dzieje co chce. Ja nawet nie patrzę. Co mi się trafiło? Dobra, włoski bramkarz. O, coś czuję, że tutaj naprawdę zagrzeje. O, jest pierwszy zawodnik z ligi francuskiej. To mi się podoba. To mi się podoba. Trzech zawodników, bramkarz. O, piękny bramkarz z Włoch. Jak się nazywa? Daniele Padelli. A, piękny, 1,91 m, wysoki. Rafael Pinheiro Andrade Bittencourt. Też niezły bramkarz, trochę wolniejszy. W statystykach widzę, że no słabszy od Włocha, więc Włoch idzie do naszego pierwszego składu i bardzo fajnie, że takiego Włocha trafiłem w ogóle do składu. Teraz tak, myślę, że mogę za tego Amerykanina zastąpić. Rafael myślę, że też mogę zastąpić za tego Anglika. Mamy już dwóch bramkarzy złotych. Bardzo mi się to podoba. Nie żałuję, naprawdę nie żałuję. Wystawię na licytację. Zobaczymy, ile on jest w ogóle warty. Widzę, ale to jest w ogóle dziwne, że brązowy zawodnik jest wart nawet 10 tysięcy. Więc no, ciekawie się to zapowiada. Wyślijmy go na transferową. Dzisiaj wszystko, totalnie wszystko warto wystawiać na sprzedaż. Dobra, mamy pierwszego zawodnika z ligi francuskiej. Więc sobie go zastąpimy za Warda. Tak, zobaczymy, jak on się w ogóle będzie przysługiwał na licytację. Zobaczymy, ile tutaj jest w ogóle warty. No i tak sobie go wystawię maksymalnie za 5k na godzinę. Zobaczymy, na 10k, przepraszam. Ale jestem przyzwyczajony, że w tamtej chwili to by tylko 5k. Okej, mamy kontrakty. Zastanawiam się, czy by kontrakty nie wystawić, żeby po prostu mieć te coinsy. Bo naprawdę teraz bardzo, bardzo trudno tutaj załapać się. Zastanawiam się teraz, które koszulki wybrać. O, fajne są czarne. Ale tak pod kolor założę sobie za te. Tamte bardziej mi się podobają. Resztę wystawię na sprzedaż. O, mamy herb hamburgera SV. Może spróbuję wystawić na sprzedaż. Może coś tam mi pójdzie za te parę końców. Mało tego jest, jak widzę. No to zrobimy taki myk. Może coś pójdzie. Wystawiamy na sprzedaż. Standard League, liga w ogóle belgijska. Jakoś to nie idzie. Zobaczymy. No, ja tu próbuję wszystko wystawić, co się da. Tylko to jest nielogiczne dla mnie, żeby złote paczki, żeby złote przedmioty czy piłkarze byli warci do maksymalnie 5000.
Nie wiem czemu jest taki loading długi. Nie wiem, pewnie znowu są. No właśnie. Ta karta też mało co warta, ale można ją wystawić. Zobaczymy, czy sprzedawcy się ogarną tego. Jutro spróbuję Wiedźmina ogarnąć już do porządku dziennego. O, mamy styl gry Jastrząb. Zobaczymy, ile jest warte. O, i mamy już 1300 końców. Tak sobie przynajmniej myślę, że 1300 końców. Fajnie, fajnie to się ma. Wystawię sobie tą kartę na sprzedaż, bo szczerze to mi nie jest potrzebne, takie wzmocnienie. A na końsy to naprawdę, ile tu jest? 1000. Dobra, to minimalna cena 1000, maksymalna 1400. I jestem trochę z końcami, no, minimalnie do przodu, ale jestem. Dobra, 1000 i 1400 na godzinkę. Idziemy na sprzedaż. Fajnie. Karta kondycji. Ile warta? No, zanim zaczniemy mecz, to wolę się upewnić, czy coś w ogóle mi się uda z tych paczek coś zwrócić. Ale tutaj widzę karty kondycji, to jakoś ciężko idą. No dziwne, dziwne. Na transferową wystawię. Srebrna karta kontraktu. Pamiętam, że łaziły za fajną cenę. Tylko 150? Ale słabo. No szczerze, szczerze nie opłaca mi się nawet tego wystawiać, jak tylko to ma pójść za 150. To kontrakt wolę wykorzystać do jednorazówek. A złote kontrakty to pewnie biją się o nie wręcz. O kurde, patrzcie. Ceny są niskie. O dziwo, naprawdę bardzo niskie. A i mam problemy. Czemu mi te przyciski nie chcą działać? No dziwne. Złote kontrakty. No dobra, to reszta do klubu. Bo nie będziemy się zastanawiać nie wiadomo ile. O, już mamy. A tak nie jest najgorszy, bo mamy pana Soriano, dwóch Hiszpanów, kilku Włochów. W ogóle zaakceptuję ten koleś. 90 z grania, nie jest naprawdę źle. Mogło to być już naprawdę lepiej. Muszę grać pierwszą ligówkę bardzo, bardzo ostrożnie. Wiedźmina spróbuję już jutro wrzucić. Renowację serii. Teraz tak, paryskie czy te. A wezmę czarne, bardzo mi się podobają. Tak, niby nie lubię koloru czarnego, ale w przypadku koszulek to bardzo się ciekawie prezentuje. Co ten koleś tutaj ma? Powiem tak, nie ma szału, ale ma zawodnika z Barcelony. A jak za cicho, to następnym razem mnie poinformujcie. O, koleś ma jeszcze laga. Ależ niesamowity atak obrońcy. Ale nie jest źle, idziemy, idziemy, idziemy. Dobrze. Świetne, zdecydował się na strzał. Blisko do strzału. Musiał to wybronić. Ale pierwsza akcja Soriano. Bardzo fajnie. Jednak dobrze, że go wystawiłem. Nikt nie dotknął piłki. Sytuacja jest następująca. Jak wszystko pójdzie fajnie, to pierwszy mecz pójdzie, przejdzie jako mecz zwycięski. O kurde, co tu się stało? Kolejna sytuacja, która mogła fajnie się zakończyć dla mnie, ale czemu on to w ogóle kopnął? Nie rozumiem, nie rozumiem tej akcji. Chodzi o to, żeby zyskać pierwsze 3 punkty. Dobrze, jest, biegnij Soriano, przepychaj się, przepychaj się. Będzie strzelał. A jak wpadło. Pięknie, Hiszpan trafił tutaj. No, 15 minuta, 1-0. Soriano strzela
spoza pola karnego? Nawet powiedziałbym tak, spoza pola karnego. Brameczka piękna, jak ty się nazywasz? Jonathan Soriano. Jonathan Soriano. Z ligi, drugiej Bundesligi. Zawodnik. Jest okazja. Wycie! Dobrze, dobra, wykop to. Bo to bardzo groźnie wyglądało. Mogło to się skończyć remisem. Dobra okazja, tylko słupek. Niestety. Nie trafił. Kurde. Dobrze. Naprawdę, bardzo dużo szczęścia tutaj miałem. I nie wiem na co mi to. Za każdym razem jak klikam tą prawą gałką, to mi się to włącza. Wyjdź bramkarz. Tu wyrzuć piłkę. Doskonale. No pogadałbym na jakiś temat. Pewnie myślicie, że jak wrzucę w 16, to się wybije. Wcale nieprawda. Bo nadal widać, że mało osób ogląda. Co do MTA, tak jak powiedziałem, na rusku. Już nie biorę żadnych innych serwerów. Chyba, że jeszcze admin się obudzi i z nim pogadam. Ale koleś, przewijaj te cutscenki, naprawdę nie mam całego dnia, właściwie nocy. Bo to już wieczór. Specjalnie wieczorem nagrywam futa, bo wtedy są chyba największe emocje. Na skrzydle. Fajnie, że przejęto tą piłkę z powrotem. Ale znakomicie! No, wypiąstkował. Czemu on to piąstkuje? Kto mu pozwolił, ale Włoch dobrze broni. Italiano, zajebiście bronisz. Ale rykoszety lecą. Ale dobrze, dla mnie to i tak jest korzystne, bo jest wynik 1-0. Jonathan Soriano strzelił swoją pierwszą bramkę. To jest w zupełności darmowy zawodnik, jakiego trafiłem w tym pierwszym składzie, w poprzednim odcinku. Tak jak widzieliście. Bardzo dobra. Przydatny. Za dwa razy strzelił i jeden raz celnie. Bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie. Dobra, kolej zrajczkwitował. Dostajemy pierwsze 3 punkty. Bardzo fajnie zobaczymy, jaki on miał skład. Takie gówno, można powiedzieć. Dobra, idziemy. Mamy 3 punkty. Nawet trochę końców, bo kupiłem sobie 200 razy 5. Taka możliwość moja. Powtórka. Bramka Jonathana Soriano można odnotować jako, no, na razie najpiękniejszą bramkę, jaką mogłem strzelić. Gol! Pokonał bramkarza! No, fajnie to wygląda. Te powtórki. Jonathan Soriano, no, spoza pola karnego ciachnął. Więc dla mnie to jest najpiękniejsza bramka meczów ligowych póki co. Piłki w siatce, to ta sytuacja najlepiej pasuje. Dobra, przyspieszymy. Zwolnimy tempo. Ukryjemy. Piękna, piękna brameczka w ogóle poleciała. Rudy bramkarz to w ogóle się nie ogarnął. Leci se ta brameczka, no pięknie, pięknie. Nie, szkoda, że tych bramek się nie da zapisywać. Bo dla mnie 3 punkty bardzo ważne w przebiegu 10 ligi. Pierwsze zwycięstwo. Statystyki nie ma takich mocnych, ale zrobił na mnie wrażenie póki co. A co do reszty zawodników, no nawet nie przetestowałem Francuza. Trudno się mówi. Będzie miał jeszcze inne okazje, żeby zasłynąć w moim składzie. Trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka z FIFA.